Mikrolotowe Mistrzostwa Podlaskiego zaczęło się to w 1998 roku, też, jak się pomyśli o tym, to jest to naprawdę szmat czasu. Jeszcze w dodatku były w tak zwanym Międzyczasie Mistrzostwa Europy w Łomży. A co dzisiaj mamy? No dzisiaj mamy jak zwykle mikroloty. Pod pojęciem mikrolotów to się kryją samoloty ultralekkie, wiatrakowcze i motolotnie. I te wszystkie sprzęty tutaj są. No przewaga jest samolotów ultralekkich. To się zmienia właśnie w czasie tych 20 paru lat zauważyłem, że kiedyś przylatywały głównie motolotnie. Nagle pojawił się pierwszy samolot, o drugi samolot, trzeci. Teraz w większości przylatuje samolotów, coraz mniej motolotni. Między innymi z tego powodu, że piloci motolotniowi dawni przesiadają się na samoloty. Te samoloty są bardziej dostępne, są tańsze. Wielu producentów można je kupić. No i pojawiły się od paru lat wiatrakowce, których na niebie kiedyś w ogóle nie było. I oprócz tego tradycyjnie też są paralotnie z napędem silnikowym. No w tym roku nie doleciało sporo ludzi, między innymi z tego powodu, że u nas nie pada. U nas jest taka pogoda, że możemy rozegrać konkurencję i rozgrywamy je, ale na przykład nie udało się wystartować koledze z Krakowa, nie udało się wystartować przylatującemu do nas od 15 lat Czechowi Rudolfowi z Pilzna, nie udało się przyjechać, bo on przywoził swój sprzęt Stasiowi Pietruszkiewiczowi z Wilna, ponieważ tydzień temu go COVID dopadł, a w ubiegłym roku nie mógł przyjechać, ponieważ były granice sanitarne i musiał odbywać kwarantannę, czyli z takich różnych perturbacji nie tego. W tym roku no, jesteśmy taką pewną oazą tutaj, jeżeli chodzi zwłaszcza o wiatr. Wieją silne wiatry, a no niemniej mamy zawodników z Rzeszowa, z Kołobrzegu, którzy przylecieli swoimi sprzętami, powietrzem, a nawet motolotnią 350 km z Zagrójca. Zresztą no, konkurencja samolotowa to ta, którą teraz widać, to jest rozłożona bramka, którą zawężają organizatorzy, a samoloty próbują w nią wlecieć, robią takie trawersy, więc fajne elementy lotne, o na przykład teraz widać tak, jest nie przeciął taśmy, więc bajka. Oni mogą jeszcze się ustawić pod kątem, przez co rozpiętość skrzydła będzie inna, bo po obliczeniu tych szerokości no to wychodzi korzystniej. A na paralotniach czekamy na to, że wiatr przestanie tak silnie wiać. Wczoraj było fajnie, wczoraj mieliśmy taki dzień freeflyowy, przyjechało sporo osób. No i jeżeli pogoda dopisze, a chyba dopisze, bo kuca, jak to my mówimy, kuca wiatr, no to będzie najprawdopodobniej kawałek trasy i celność lądowania. Pamiętam, jak ja pierwszy raz się oderwałem od ziemi. Na paralotniach 22 lata latam, między innymi z Włodkiem Tockim na tej imprezie jestem od trzeciego rozdania, więc kawał czasu. Ale mój lot był chyba z 5 lat wcześniej na motolotni, czyli na takich tych trójkątach latających. Więc ogólnie motolotnia jest to ten sztywny opłat, taki lotnia, a paralotnia miękki i motoparalotnia. Do tego dodajemy słowo i wychodzi, że wtedy silniczkiem latamy. Więc ogólnie ten pierwszy lot był na motolotni i ten moment, kiedy nagle zamiast stać na balkonie, to się oderwałem, wiesz, i wzniosłem, no to ja do dzisiaj pamiętam, a to było ze 30 lat temu. Latam od 2012 roku i tak naprawdę moja przygoda z lataniem zawodniczym zaczęła się tu w Łomży, bo tuż po zdanym egzaminie na świadectwo kwalifikacji pilota paralotni przyjechałem na swoje pierwsze zawody do Łomży. Udało mi się wygrać 3 albo 4 razy tutaj. Staram się zawsze przyjeżdżać do Łomży, kiedy jest tylko okazja, ze względu na pracę poza granicą. Nie zawsze się to udaje, ale tym razem udało się pogodzić obowiązki służbowe i przyjechać kolejny raz do Łomży. Na pewno dużo osób tu przyjeżdża. To jest pod tym względem takie zakończenie sezonu, można powiedzieć, latającego, bo nie mamy żadnej innej imprezy tak późno już jesienią, więc Łomża jest pod tym względem wyjątkowa. Oczywiście jest tutaj dość dobra integracja, opowiadanie, co się w danym roku zrobiło, gdzie się było, gdzie się latało, więc... A druga sprawa, że pogoda tutaj jest taka, jest taki, można powiedzieć, mały mikroklimat, który zawsze pozwala nam polatać. Z tych wszystkich imprez, które się tu odbyły, no w zeszłym roku byłem tutaj również i było dość wietrznie, ale w tym roku, pomimo że jest wiatr, myślę, że bez problemu będziemy latać. Tych tytułów już na swoim koncie mam. Kilka, 4 razy mistrz Polski, drużynowy 4 razy mistrz świata,
Więc na razie skupiam się na funkcji trenera i na najbliższe parę lat myślę, że jestem wyjęty z latania zawodniczego, ponieważ w momencie, kiedy są zawody i moi podopieczni latają, ja niestety nie mogę latać wtedy w zawodach. Więc impreza taka jak w Łomży, kiedy mi na to pozwala czas i obowiązki służbowe, mogę przyjechać tutaj polatać, więc trudno mi określić, co będę robił. Na pewno chciałbym wrócić do latania zawodniczego, bo sprawia mi to bardzo dużo frajdy. A na chwilę obecną skupiam się jako trener.